Tak. Właśnie tutaj głowa musi być, bo póki ludzie nie będą widzieli głowy, to będą tu wyjrzeli za fajną opowieść i dać mu piwa, nie? A jak zobaczą głowę, no to to się zmieni. Ale śnieg jest, nic nie przeszkadza temu, żebyśmy zachowali jakąś głowę na później. Śnieg jest, możemy znaleźć sobie jakąś, nie wiem, beczkę, wiaderko i tak dalej. No, zasypać śniegiem, zostawić na zimnie. No też pomyślałem, że jakąś hałdę odgarniętego śniegu. Wiesz co? Reinhardt ma żyłkę handlowca, tak, więc raczej mu przychodzi do głowy, że jakby zorganizować jakiś namiot, to ten i pobierać jednego złamanego od wstępu do namiotu, w którym byłaby ta głowa, to lepszy efekt uzyskasz niż po prostu ją pokazując, bo ludzie będą się zachowywać dokładnie tak samo, a tak przynajmniej coś na tym mógłbyś zarobić. To jest dobra myśl. Fakt? Kołujemy namiot. Nie ma problemu. Generalnie ta głowa zostanie raczej potraktowana jako teatr osobliwości. Ale przynajmniej się zarobi na tym. No i się rozpuści też famę, że tutaj w mieście są jakieś mutanty. Bo oczywiście, głowa głową, ale może opowiadać w tym czasie. Tak jak to się robiło wtedy, że pokazywało się jakiegoś rzekomo kuroliszka czy coś tam. Tak, no. Ale jeśli... I facet stał przy klatce i mówił, o, to jest takie. Tak, ale jeśli będziesz pokazywał kuroliszka czy tam mutanta i opowiadał o nim, to będzie w porządku, tak? Ale jeśli będziesz opowiadał, że to siedzi pod miastem i czyha na was, to może przyjść ktoś, kto będzie obrażony sianiem niepokoju i mieć jakieś pretensje o to do ciebie. Musisz brać to pod uwagę. Wiem. Ja będę opowiadał, a przy wyjściu będzie stać tych dwóch lebiegów, będą głośno rozmawiać. A słyszeliście, że to podobnież u nas spod miasta wyciągnęli? No trochę ryzykowne, bo to i tak mogą nas zamknąć o sianie niepokoju. No ale to traktuje się raczej jako rozpuszczanie plotek, tak? No tak. Ale to jednak plotek. No tak, no i za to też można przecież siedzieć, nie? A co innego, kiedy dana wskazana osoba, którą łatwo namierzyć, bo prowadzi interes taki, a nie inny, rozpowiada to oficjalnie, a co innego, kiedy dwóch sobie kolesi widzów stamtąd wyszło i sobie głośno rozmawia. A słyszałem, że... Ty nie mówisz, że ty to wiesz, że ty znalazłeś, tylko że słyszałeś od kogoś. A to tak, to inne znaczenie. Tak, to inne znaczenie i rzeczywiście, to może już przejść. No bo co, jak nawet do ciebie przyjdą, to co, to powiesz, że... No słyszałeś od kogoś. No prawda. A wieści... Na wiocie mówili. Albo przed wejściem, że tutaj podobnież jakiś ten mutant spod miasta wyciągnięty, no bo jak inaczej mieli go wwieść? Przez bramę by nie wpuścili. A tutaj jakieś tajne przejście, panie, odkryto. Prawdopodobnie stamtąd. Nie, no jasne, dobra. To mamy w miarę plan działania. A powiem wam jeszcze, że zbadałem tą substancję, co tutaj tu mam. Co to znalazłem? No i to jest to i to. I dodali trochę tamtego, ale niewiele, co by koloru nie zmieniać. I to jest trujące. Nie wiem, co przed chwilą powiedziałeś, ale prawdopodobnie masz rację. W jakim sensie trujące? W takim sensie, że jest szkodliwe, czy że zabija? Wszystko, co jest szkodliwe, kiedyś cię zabije. Ale to szybciej. Teoretycznie alkohol też jest trujący.
Tak samo i tabaka, którą, to znaczy tak samo i tytoń, który palę od czasu do czasu. To mało. No. Także to troszeczkę szybciej będzie zabijać. I jeżeli to dolewali do piwa, no to słusznie, że ten browar został zamknięty. Chociaż to zdaje się trochę grubymi nićmi szczyte. Wyobraź sobie, że ktoś dolewa tego do piwa, więc kto pije to piwo, powinien by troszeczkę umrzeć, tak? Więc wyobraź sobie, że ktoś taki umiera i to się roznosi. Panie, wypił to piwo i zdych. To jest przepis na to, jak sobie załatwić cholera interes. Prawda. Chyba, że... Słyszałem o takich... Słuchajcie, tutaj rozwiązywałem sprawę jakiegoś takiego złodziejaszka i szalbiercy, który, prawda, pałał się tym, że w dosyć sprytny sposób zabił swoje ofiary. Zabił tutaj kilku kupców tam, prawda, z dzielnicy handlowej. Ścigałem go, dorwałem, postawiłem przed wymiar prawa. Ale kiedy się o nim dowiadywałem, to że chłopina był bardzo strzczwany. Terminował kiedyś u aptekarza i powiedziano mu, że są pewnego rodzaju trucizny, które działają dopiero po połączeniu składników. Otóż można komuś wprowadzić, prawda, dosyć niewinną substancję, podać w kielichu, a potem w ciastku albo w zupie dodać drugą, która dopiero w połączeniu zadziała i ofiarę zabije. Nawet po kilku godzinach. No. Raz tutaj poczęstujesz, prawda, zupą albo gulaszem odpowiednio doprawioną, a trzy godziny później przyjmiesz delikwenta, dasz mu kielich wina bez żadnej trucizny, tylko z lekką przyprawą i dopiero w zestawieniu daje to efekt. W taki sposób mogliby, prawda, napoić każdego piwskiem, tak żebyśmy się nie spodziewali, a potem dać im coś do spróbowania. Albo cholera rozpuścić w wodzie. No nie wiem, to grubymi nićmi szyte, ale coś mi mówi, że... coś mi mówi, że tutejsze władze są w to zamieszane. Oj, no. Albo ktoś chciał popsuć interes piwny i na przykład wykorzystywał tajne przejście, o którym nie wiedział piwowar, żeby dostać się i dolewać to do beczek. Bo taka też jest opcja. No ja, konkurent mógł chcieć zepsuć mu interes. Z drugiej strony taka przyczyna to dla mnie jakoś trochę mało, żeby ktoś się odważył zapuszczać. No ale jednak. Dobra, no to... Jakiś motyw. Ty jesteś, Reinhardzie, łowcą głów. Jeżeli na tym jakoś zarobisz, no to masz informację. Da. No cóż, zobaczmy. Więc do czego teraz przechodzimy? Do szykowania się na do wyjścia. Tak, tak. Dobra, to zamrażamy sobie łby w hałdzie śniegu. Bo pewnie przy alejach są duże hałdy, tak? Coś mi tak mówi. Mamy dwa wejścia. Zawsze... Albo władować się do browarnika, albo tamtym wejściem. Ale przy browarze też będą stały straże. Natomiast od strony... No jeszcze by było za wtargnięcie problem. Natomiast od tej strony no jakoś byśmy weszli, prawda? I szybciej mamy do tego... do tego rozgałęzienia. No... Tak. No to dobra, to co? No to chodźmy, zobaczmy jak to wygląda. Czy chłopaki nam stoją dzielnie, czy może posnali? Wziąłeś coś, Izaku, na sen? No właśnie. Ale i tak miałem się jeszcze spotkać z Peterem. Tu też pytanie do misia gry. Ja znam jakieś zaklęcie usypiające? Chyba znam, ale to był kontrrzut na siłę woli, prawda? Tak, jest zdecydowanie rzut
przeciwstawne. I jeśli mnie nie myli, jest to zaklęcie dotykowe. Tak, czyli to będzie zdecydowanie zły pomysł, lepiej się z nimi dogadać. Poza tym i tak trzeba się spotkać z Morytą, bo inaczej zacznie się martwić, o ile w ogóle o tym zapamiętał. I no, Reinhardzie, wydaje mi się, że ktoś powinien przejeść coś Magnusowi, nie sądzisz? Właśnie. No dobra. Dajmy mu tam miskę ryżu. Czemu nie? Co prawda, nie wiem jak to w rzeczywistości było, kasie. Ale czy karmienie zamkniętego w dybach nie jest jakimś występkiem? Raczej tak. Tak samo jak dawanie mu wody. Hmm. Ale my chcemy mu dać wodę. Może żarcia nie, bo nie wiemy właśnie jak się uda z żarciem, ale wodę na pewno chcemy mu dać. Znaczy, ten, kto ma długie nogi. Patrzę się na Reinharda. No. Ciebie znają, to możesz ich tam uprosić, no. Chociaż się napić niech chłopina może. W końcu jakby nie spojrzeć, to on nie przewinił tym żołnierzom za to, że im podskoczył, czy przyczynił się do ich jakiejś krzywdy, tylko podskoczył komendantowi, znaczy kapitanowi, którego i tak nikt nie lubi. Prawdopodobnie powiedział kapitanowi to, co i wielu by chciał powiedzieć. Co innego, gdyby na przykład posłał chłopaków, wiesz, bzdurnie na śmierć, albo się na nich wyżywał, jego kapitan. No, rację mówisz. A co innego, no wiesz, tacy szeregowi tam w armii, no to pewnie jak usłyszeli, o, siedzi w dybach, bo zapyskował kapitanowi. No. Nie, no masz rację, tak szczerze można mówiąc, jak ja byłem w pracy i słyszałem, że jakiś chłopak tam odpyskował nie szefowi, tylko takiemu kierownikowi zmiany, jeszcze takiemu debilowi totalnemu bez matury, który po prostu się rządził i miał za nie wiadomo kogo, to po prostu aż mu chciałem przyklasnąć i rękę uścisnąć. I pewnie wielu innych też. Mhm.